kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Gdzie kupujemy? Na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. No. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. A do tego do 20 lat 0%, RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax. Szczegóły u dealerów. Po reklamie. To już ósma, poniedziałek, 9 stycznia na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Jair Bolsonaro odcina się od puczystów. Prezydent Brazylii krytykuje szturm na najważniejsze urzędy. Dwie strony barykady ciągle w Zjednoczonej Prawicy. A czas goni. Pojutrze ustawą o Sądzie Najwyższym zajmie się Sejm. Głos z pałacu za chwilę w Radiu Z. Prezydencki minister Jakub Kumoch, gościem Bogdana Rymanowskiego. Minęła właśnie ósma. Jair Bolsonaro krytykuje swoich zwolenników za szturm na najważniejsze państwowe urzędy Brazylii. Kilka tysięcy protestujących wdarło się do gmachów Kongresu czy Sądu Najwyższego. Blokowali też drogi i bazy wojskowe. Pokojowe manifestacje stanowią część demokracji. Te wymykają się tej regule, pisze były prezydent, który przegrał ostatnie wybory. Ten atak przypomina szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, ocenia Ryszard Schnepp, były ambasador RP w USA i państwach Ameryki Łacińskiej. Jak mówi Radiu Z, jest przerażony tym, co dzieje się w Brazylii. Jeżeli nie uda się prezydentowi Luli zapanować nad sytuacją w ciągu 2-3 dni, to istnieje w latynoamerykańskiej tradycji wejście do działania sił wojskowych i to oznaczałoby przejęcie władzy przez jakąś utworzoną juntę militarną. Służby zatrzymały blisko 200 puczystów. Sąd Najwyższy zawiesił na 3 miesiące gubernatora stołecznego stanu Brazylii. Wszystko, co istotne. To będzie decydujący tydzień dla Krajowego Planu Odbudowy. I dla Zjednoczonej Prawicy. Koalicji podzielonej wokół ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma te pieniądze w końcu odblokować. Do projektu ciągle nie dają się przekonać PiS-owi politycy Solidarnej Polski Ziobry, a już w środę ma się nim zająć Sejm. Karolina Olszewska-Merk z nami w wiadomościach. Karolina, czy jest jeszcze szansa na porozumienie? O, w obozie władzy na ten moment raczej nie. Koalicjanci okopali się na swoich pozycjach i mimo wielogodzinnych negocjacji przełomu nie widać. Oczywiście, jak to w polityce, zwrot może nastąpić nagle, ale zdaniem opozycji raczej do tego nie dojdzie. Solidarna Polska gra o swoje życie polityczne, bo zbliżają się wybory. Niestety, jak mówi szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, ta polityczna rozgrywka ma ogromną cenę, bo pieniędzy z KPO w Polsce jak nie było, tak nie ma i nie wiadomo kiedy będą. Opozycja zapowiada, że nowelę o Sądzie Najwyższym poprze, ale z własnymi poprawkami. Obóz władzy na ten moment projektu zmieniać nie chce. 7:58 oddajemy głos gościowi Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Te leopardy pojadą na Ukrainę z Polski czy nie? No to bardzo zależy, ja proszę precyzyjnie pytanie zadać, bo ta sprawa jest... Czy przekażemy Kijowowi nasze czołgi? Po pierwsze, sprawa jest w toku, sama propozycja, aby Polska wzięła udział w pewnej szerokiej koalicji państw, które posiadają leopardy i nie ma tu żadnej mowy, to jest absolutnie dezinformacja o przekazaniu wszystkich leopardów, czy dużej liczby leopardów, tylko jakimś symbolicznym wsparciu i udziela w koalicji kilku państw. Symboliczne wsparcie to jest kilkanaście? To coś takiego, no. Ta sprawa jest w toku, trwają konsultacje, no także dzisiaj po południu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego będzie w ogóle generalnie na temat sytuacji za wschodnią granicą spotkanie z prezydenta, z premierem, ministrem obrony narodowej i przedstawicielami resortów siłowych czy wojska. Bo już pojawiło się takie... O tym najpierw trzeba po prostu ustalić, co dokładnie nasi sojusznicy państwa Zachodu chcą zrobić. Bo już pojawiły się takie opinie, choćby generał Różański, że dzisiaj leopardy są naszymi srebrami rodowymi i
można by je przekazać dopiero wtedy, kiedy otrzymamy od Amerykanów Abramsy, albo na naszym stanie będzie więcej koreańskich czołgów. Ja rozumiem, oczywiście, tutaj pan generał się odnosi do pewnego stanu, który nie istnieje, czyli do takiej sytuacji, w której Polska przekazuje wszystkie swoje czołgi. No absurd, absolutnie czegoś takiego. I wszystkich nie przekażemy. Absolutnie, to jest mówienie o tym, że Polska odda kilkadziesiąt czy kilkaset sztuk, to jest absurd po prostu. To jest tworzenie rzeczywistości alternatywnej. Ukraina istotnie jest zainteresowana tym, aby państwa Zachodu, w grupie państw Zachodu, przekazały im pewną ograniczoną liczbę tego typu czołgów. Polska je ma. Polska, jak powiedział premier, zresztą mogłaby być częścią takiej koalicji, sama niczego w pojedynkę nie będzie robić, bo po prostu nawet nie byłaby w stanie tutaj w żaden sposób zmienić losów wojny, dając kilka sztuk czy kilka. A tak szczerze, czy jest jakaś zasługa Polski w tym, że Niemcy przekażą baterie Patriotów Ukraińcom? Oczywiście, że jest. Gdyby na moim miejscu siedział polityk opozycji, to wyśmiałby to, co pan mówi. No, trudno mi polemizować z jakąś wirtualną postacią, która może nie mieć dostępu do wiedzy w takim stopniu, w jakim się ją ma, biorąc udział w spotkaniach chociażby prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim, bo przy mnie prezydent Zełenski po prostu za tę sprawę podziękował, za to, że umiędzynarodowiliśmy problem patriotów. Za tą sytuację, kiedy Berlin nam zaproponował patrioty, a my powiedzieliśmy nie, dziękuję, tylko na Ukrainę? No tak, to zrozumiałem, ponieważ Polska w ten sposób postawiła bardzo jasno wśród państw NATO kwestię. A dlaczego nie przekazać patriotów na Ukrainę? I co się okazało, że w różnych ośrodkach analitycznych amerykańskich w sumie podchwycono tę myśl. Zaraz potem się pojawiły pierwsze sygnały, a w sumie dlaczego nie? Stany Zjednoczone podjęły taką decyzję i widać, Berlin też teraz podejmuje taką decyzję. No jeżeli Polska jakąś propozycję złożyła, a teraz ta propozycja jest realizowana, no to po pierwsze, co w tym złego, a po drugie, no to świadczy o skuteczności. Sądzi pan, że Amerykanie posłuchali Polaków? Nie, to nie w ten sposób działa. Pojawia umiędzynarodowienie sprawy, to znaczy postawienie jej, rzucenie jej na stół, wyrzucenie jako pierwszy pewnej idei i w tym momencie pojawia się wewnętrzny nacisk w państwie ze strony analityków, ze strony specjalistów od obronności. No to jest ciekawe. W sumie to coś stoi na przeszkodzie, abyśmy dali leopardy. To kiedyś była tak zwana no-go zone. W ogóle nie rozmawiamy o tym. Tymczasem no tak, no od momentu leopardów, od tej kwestii pojawienia się kwestii leopardów, bo koniec listopada, prawda, do w ciągu miesiąca Ukraina dostaje... Patriotów. Ukraina dostaje patrioty. No, oczywiście można negować rzeczywistość, ale jednak no... Ale wiemy, jak to wyglądało w Polsce, panie ministrze. Wiemy, że najpierw prezydent mówił o tym, że patrioty powinny zostać przyjęte tutaj w Polsce. Potem pojawiła się propozycja prezesa Kaczyńskiego i ministra Błaszczaka, a potem, pamiętam, w jakimś celu prezydent pojechał do Berlina. Czy nie odkręcać te sprawy związane z patriotami? Nie. Wizyta w Berlinie bardzo niewielkie znaczenie miała, jeżeli chodzi o same patrioty. Była to wizyta na zaproszenie prezydenta Steinmeiera. Chcieli się spotkać, chcieli omówić sytuację na Ukrainie, również sprawę KPO. Dużo było tematów w Berlinie, ale oczywiście ten temat był poruszany. Natomiast to też nie jest tak, że prezydent tutaj mówił, że mają pozostać w Polsce. Prezydent powiedział, jeżeli się nie da, dokładnie pamiętam te słowa, jeżeli się nie da na Ukrainę, to niech będą w Polsce. Natomiast samo bronienie się już na terytorium Ukrainy, bronienie przestrzeni powietrznej jest ideą ze wszechmiar słuszną. No, a teraz się okazuje, że się dało. No, poza tym ten wielogłos, który powstał w Polsce, to jest też pewnego rodzaju rozgrywka, coś, co pozwoliło tej sprawie te kilka dni w prasie międzynarodowej pożyć. Ale to nie był tylko wielogłos dotyczący opozycji i władzy. To także był dwugłos między prezydentem a ministrem obrony i prezesem Kaczyńskim. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dba o obronność naszego kraju. Jeżeli pojawia się propozycja, damy Polsce systemy Patriot i to oczywiście, że dla człowieka odpowiedzialnego, dla polityka odpowiedzialnego za obronę kraju jest jasne, że z tego czegoś nie wolno zrezygnować. I nawet jeżeli się nie uda to, co chce rząd, to powiedział prezydent, wysłania na Ukrainę, to te systemy powinny być w Polsce. One nie może być tak, żeby one pozostały w Niemczech. Prosta sprawa, to ja tu nie widzę w ogóle żadnej sprzeczności. Dlaczego prezydent uklęknął przed trumną z ciałem Benedykta XVI w Watykanie? Ponieważ jest osobą wierzącą i oddał hołd zmarłej wielkiej postaci i w ogóle
Nie rozumiem tutaj jakby żadnej kwestii. Również uklęknął zapewne przyjmując komunię. Krótki tekst ze strony Radosława Sikorskiego. Uważam, że jako pielgrzym Andrzej Duda miałby prawo do demonstrowania osobistej pobożności, ale poleciał tam służbowo, jako głowa świeckiego państwa i klękać nie powinien. Tak mówi były szef dyplomacji. Jak byłem ambasadorem w Szwajcarii i pracowaliśmy nad odkryciem grupy Ładosia, dyplomatów, którzy wystawiali paszporty Żydom, no to wśród nich był konsul Konstanty Rokicki. Na jego takim powtórnym pogrzebie prezydent Duda również uklęknął przed jego grobem. Był to przepiękny gest i nikt wtedy go nie krytykował. Mówimy o wielkiej postaci, w jednym wypadku bohatera narodowego, w drugim wypadku człowieka, który był, jest, symbolizował nie tylko Kościół katolicki, ale również naszą cywilizację, który był współpracownikiem naszego wybitnego rodaka Jana Pawła II, który był dla Polski bardzo ważną postacią i całe pokolenie go utożsamiało z Kościołem katolickim, który to jest w dalszym ciągu, czy się to komuś nie podoba, czy nie, wspólnotą, do której należy większość Polaków. Więc no, rozumiem, wilcze prawo opozycji krytykować prezydenta za wszystko, ale myślę, że tutaj no, można byłoby się powstrzymać. Co takiego wiedzą Amerykanie, czego my nie wiemy, że zapadła decyzja właśnie o patriotach i przekazaniu tych wozów bojowych dla Ukrainy? Jest tak źle, czy tak dobrze? Ja myślę, że Amerykanie wiedzą dokładnie to, co my wiemy i co wszyscy widzimy. Rosja nie jest w stanie wygrać wojny konwencjonalnej przeciwko Ukrainie. Rosja prowadzi bombardowanie infrastruktury krytycznej, grozi użyciem coraz to nowych broni z powietrza. W związku z tym należy ukraińskiego nieba bronić i zmniejszyć skuteczność bombardowań. W ten sposób Ukraina nie będzie narażona na stałe wyniszczanie przez bombardowania. Natomiast Ukraina również potrzebuje broni ofensywnej do tego, aby odbić część terytoriów, aby skutecznie stawić czoła i uniemożliwić Rosjanom ich własne plany ofensywne. W związku z tym Ukraina potrzebuje wozów bojowych, potrzebuje czołgów, to jest oczywiste. To teraz pora na krótką piłkę. Tak albo nie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest miejsce dla Donalda Tuska, tak czy nie? Rozumiem, że chodzi o słowa prezydenta, czy o to, no jeżeli prezydent podejmuje decyzję, kogo zaprasza na Radę Bezpieczeństwa Narodowego i tutaj w ogóle nie ma co. Czyli tak. Czyli w tym momencie, jeżeli prezydent tak uznaje, to nie jest miejsce, w którym osoba niezaproszona powinna się znaleźć. Proszę o krótkie odpowiedzi. Prezydent Duda lepiej się sprawdza na arenie międzynarodowej niż Mateusz Morawiecki, tak czy nie? Obaj się dobrze sprawdzają, ale prezydent Duda w najważniejszej kwestii Ukrainy jest tutaj liderem. Jestem głęboko rozczarowany postawą Ukrainy w sprawie kultu Bandery, tak czy nie? Jestem głęboko rozczarowany postawą niektórych ukraińskich środowisk w sprawie kultu twórców zbrodni wołyńskiej. Zakres odpowiedzialności Bandery za zbrodnię wołyńską jest przedmiotem sporu między historykami. Wkrótce odejdę z kancelarii prezydenta i znowu wejdę w ambasadorskie buty. Tak czy nie? Krótko. To zależy od tego, jakie dostanę zadanie. No, ja nie jestem, jestem urzędnikiem, który wykonuje polecenie prezydenta. Czyli nie, na razie pan nie odchodzi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o tym, gdzie jest moja rola, ale jestem dyplomatą oczywiście i niewykluczone, że kiedyś się znowu wrócę do dyplomacji. Ale tu już poproszę o to, żeby pan powiedział tak albo nie. Niektórzy znajomi nazywają mnie komuchem, ale się wcale nie obrażam. Nie, to ja tak sobie przekręcam nazwisko czasami ze współpracownikami. Okej, okay. Czyli naszym gościem jest Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Zapraszamy państwa do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To porozmawiajmy o tym Banderze. Co z oddawaniem hołdu Banderze i stawianiem pomników Szuchewyczowi? Czy powinniśmy na to przymknąć oko i przekazywać broń Ukrainie bez pytania o te sprawy? Nie, nie powinniśmy absolutnie przymykać oka, zwłaszcza na kult drugiej z osób, czyli Szuchewycza, który jest niestety odpowiedzialny za zbrodnię wołyńską. Czym Szuchewycz różni się od Bandery? Tym, że Szuchewycz zbrodni wołyńskiej udział brał, Bandera w tym momencie siedział w obozie koncentracyjnym. A nie, Bandera nie był liderem pewnego obozu? Był liderem pewnego, ale to zacznijmy od tego może, żebyśmy tutaj nie weszli też w pewną taką rozmowę, która...
która wybieli Banderę. Nie, Bandera był absolutnie wrogiem naszego państwa. Bandera jest odpowiedzialny za zamachy terrorystyczne. Bandera jest odpowiedzialny za krzewienie ideologii, która niestety doprowadziła również do zbrodni. Natomiast co do jego bezpośredniej odpowiedzialności za to, co mamy do końca pretensje do Ukraińców, zdania są bardzo mocno podzielone. Teraz tak, sam fakt walki zbrojnej przeciwko nam o własne państwo, no musimy przyjąć do wiadomości, że takie przypadki były. My walczyliśmy o swoje państwo, inni też walczyli o swoje państwo. Sam fakt używania metod terrorystycznych, niestety również musimy przyjąć, że takie metody były używane przez liczne narody walczące o niepodległość, liczne organizacje walczące o niepodległość. Problemem dla nas są zbrodnie na ludności cywilnej, problemem nie do zaakceptowania jest kult tych, którzy w tej zbrodniach uczestniczyli. Co do kultu Szuchewycza, zwracam uwagę, że on w dużej mierze został zastopowany. Na przykład szef obwodowej Rady Lwowskiej, który zaproponował nadanie jednej z jednostek wojskowych imię Szuchewycza, wycofał się ze swojej propozycji jeszcze zanim zdążyliśmy w tej sprawie. Ale niedawno stanął pomnik Szuchewycza w jednym z miejsc na Ukrainie. Oczywiście. Bardzo często władze lokalne, zwłaszcza we władzach lokalnych, znajdują się radykałowie, znajdują się ludzie, którzy nieodpowiedzialnie się zachowują. Natomiast ze strony władz centralnych wydaje mi się, że jest zrozumienie, że to jest postać, która po prostu budzi głęboki sprzeciw. Natomiast czy jesteśmy w stanie my, jako kraj, zwalczyć kult UPA, jako samej organizacji, albo nawet, nie wiem, ograniczyć go poprzez całe mówienie Ukrainie, przeproście, padajcie na kolana. Wydaje mi się, że to byłaby polityka, która byłaby skazana na fiasko. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób wobec nas postępowało kiedyś jedno z państw, Izrael. Przeproście, mówcie, padnijcie na kolana, przeproście, przyjmijcie całą winę. Jaki to efekt wywołało? No taki, że w Polsce ta miłość, sympatia do Izraela bardzo mocno osłabła. Ale mówi pan o ustawie o IPN? O ustawie o IPN, o wypowiedziach Kaca, o konferencji w Yad Vashem w 2020 roku, o 2021 roku, generalnie o pewnym ciągu konfliktów. Teraz tak, bardzo próbujemy z Izraelem wyjść z tej matki, ale teraz proszę spojrzeć na tę sprawę w następujący sposób. Z punktu widzenia Izraela dobrze jest mieć Polskę za przyjazne państwo, a tego typu postawa maksymalistyczna po prostu nas mocno zniechęca. I to jest, powszechnie to widzę. I nie głosujemy tak, jak chce Izrael. I teraz tak, czy na pewno chcemy tę samą politykę w ten sam sposób prowadzić, że nie obchodzi nas wasza historia i tak dalej. Ja uważam, że przyjąć do wiadomości to, że Ukraińcy uważają, słusznie bądź nie, że UPA była organizacją narodowo-wyzwoleńczą walczącą z Rosjanami i Niemcami. To drugie jest takie dosyć wątpliwe, ale przyjąć do wiadomości tak uważają. Może nie mają racji, ale czy my jesteśmy w stanie ich wyedukować? Moim zdaniem nie. Natomiast mamy prawo żądać, aby konkretne zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo, zbrodnię wołyńską zostały jednoznacznie potępione. To konkretne pytanie od naszych słuchaczy, bo ta sprawa się powtarza w pytaniach. Ron Swanson. Polska oddała Ukrainie ponad 200 czołgów. Wysyłamy 1000 ton paliwa. Przyjmujemy uchodźców. Jedyne, co dostaliśmy w zamian, to zgoda na ekshumację w jednej wsi na Wołyniu. Czy nie powinniśmy od Ukrainy domagać się więcej? Tak. I nie tylko, że powinniśmy, ale się domagamy. Mało tego, to nie jest tak, że zgoda na ekshumację w jednej wsi. Po prostu przyjęto w pewnym momencie założenie z obu stron, że będziemy bardzo małymi krokami rozwiązywać tę sytuację. Kolejne pytanie. Natomiast, jeszcze chciałem jedno powiedzieć. Wydaje mi się, że powiedzenie w ten sposób, że damy wam czołgi, broń przeciwlotniczą, na przykład damy wam pioruny i będziecie mogli bronić cywilów przed śmiercią z powietrza, ale pod warunkiem, że zmienicie ulicę jakąś tam i zrobicie coś w aspekcie historycznym. No i nie wiem, czy to nie są zupełnie różne płaszczyzny.
To kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Kuba Peczaczenko. Czy podtrzymuje pan swoje słowa, że nie można oczekiwać od Ukraińców potępienia Bandery oraz innych liderów UPA, którzy są dla naszych wschodnich sąsiadów narodowymi bohaterami? Czy powiedziałby pan to samo o kulcie Stalina, który też jest narodowym bohaterem w Rosji? Argumenty chochoła, czyli przypisywanie słów, które ktoś nie powiedział i żądanie odpowiedzi są dosyć takim marnym zabiegiem publicystycznym. Nie powiedziałem nigdy o tym, że nie należy oczekiwać Bandery i innych przywódców UPA, bo jak już powiedziałem, Szuchewicz czy Kłym Sawur są osobami, które absolutnie dla Polski w jakiekolwiek ich pomniki będą budziły nasz głęboki sprzeciw i protest. Natomiast również Bandera nie jest postacią, do której mamy wielką sympatię, nazwijmy to, a wręcz przeciwnie, uważamy ją za bardzo negatywną postać. I kolejny wątek sprawy ukraińskiej. Mały Mike. Kiedy usłyszymy od strony ukraińskiej, przepraszam za śmierć dwóch obywateli polskich, którzy zginęli w Przewodowie? W sprawie Przewodowa wolałbym, abyśmy poczekali na wyniki naszego śledztwa, aby Ukraina też mogła się z nim zapoznać. Wolałbym, abyśmy w tej sprawie ostrożnie formułowali swoje myśli, bo to jest jednak mimo wszystko sprawa i dotycząca faktów, które nie wszystkim są znane, i dotycząca również pewnych emocji między dwoma krajami. Czyli nie ma oczekiwania ze strony prezydenta, żeby Wołodymyr Zełański oficjalnie wyraził ubolewanie albo przeprosił. I znowu wracamy do tego nieszczęsnej postawy. Przeproście, padnijcie na kolana i przeproście. Gdybym teraz powiedział i gdybyśmy stawiali w ten sposób sprawę, że w mediach mówimy, że oczekujemy od was przeprosin, to jedynie byśmy doprowadzali do eskalacji. W rozmowach między prezydentami ta sprawa bardzo jasno została postawiona. Obaj są po rozmowie na ten temat, o której też szczegółów nie chciałbym... Mówi pan o tej ostatniej rozmowie, oczywiście, która miała miejsce w Rzeszowie. Również ten temat, natomiast tutaj pozwolę państwu, że to, co padło między dwójką ludzi w cztery oczy, niech zostanie między nimi. Są pewne próba wyjścia z tej sytuacji. To przejdźmy na krajowe podwórko. Czy w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, wynegocjowanej przez rząd z Brukselą, prezydent już całkowicie umył ręce? Gospodarzem tego projektu jest rząd. To rząd decyduje o tym, jak ten projekt będzie dalej procedowany. Ale wie pan, co powiedziała Solidarna Polska? My swoje stanowisko pokażemy, czy przedstawimy, jak prezydent dogada się z premierem. Prezydent będzie w ogóle gadał na ten temat z premierem? Prezydent już się w tej sprawie publicznie wypowiedział. No, konsultował się też z ministrami, odpowiednimi ministrami osobiście. Również minister Małgorzata Paprocka, moja koleżanka, moja członkini kierownictwa Kancelarii Prezydenta, bierze tutaj udział. Jego rola konstytucyjna jest na samym końcu tego procesu ustawodawczego, a nie teraz. Czyli nie będzie się wtrącał, rządu, tak? Teraz jest wszystko w rękach rządu i Sejmu. Prezydent czeka na projekt. No jest pytanie podstawowe, czy w ogóle rząd ma większość w Sejmie dla przegłosowania tego projektu. Wydaje się, że nie ma. No to wtedy, proszę państwa, wtedy tego po prostu projektu nie przeforsuje. A wyobrażamy sobie, czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że jednak większość do tego projektu jest, bo daje ją część opozycji. Ten projekt ląduje na biurku prezydenta i prezydent zgłasza weto? Można sobie to wyobrazić? Pan prezydent mówił wielokrotnie o tym, że będzie się sprzeciwiał odebraniu konstytucyjnych prerogatyw, a do takich należy powoływanie sędziów. Jeżeli czyli test ustawa, bezstronności, nie, na to nie ustawa, będzie zgody jeżeli, prezydenta. Jeżeli ustawa w jakikolwiek sposób powodowałaby, że sędzia powołany, że można zgłaszać wątpliwości co do sędziego prawidłowo powołanego przez pana prezydenta, no to w tym momencie pozostaje pytanie co do jej konstytucyjności. To jest oczywiste. No, w momencie, jak ktoś został powołany sędziego, w tym momencie i strony w sądzie i każdy, kto do tego sądu idzie, musi mieć pewność, że to jest sędzia. No, ale koniec. To wygląda na to, że prezydent nie poprze tej ustawy. To po co był ten kompromis? Proszę, to miało sens? Ale chwileczkę. Pan prezydent brał udział tylko jeden raz w rozwiązaniu tej całej sytuacji. No i z tego w sposób nie wyszło. Mocny. W lutym przedstawił projekt ustawy zmieniającej w sprawie Sądu Najwyższego, która
pozwalała wyjść z sytuacji. Wówczas nie do końca skorzystano z tego, z tej wystawionej, można powiedzieć, nad siatką piłki. Nie skorzystała Zjednoczona Prawica, bo wprowadziła ale poprawki. Ale również Komisja Europejska uznała w tym momencie, że to jest świetny pretekst, żeby się przyglądać i nic nie robić. A po kilku miesiącach, jak już wojna na Ukrainie była opanowana, była sytuacja na Ukrainie, już Polska nie była takim tak potrzebna, to stwierdzono w tym momencie, no dobrze, to gramy w tym momencie faul. Sfaulowała Bruksela? Sfaulowała Bruksela, natomiast tutaj zgadzam się z panem prezydentem, który powiedział, no tak, ale przeciągając tę sprawę i tworząc alternatywy dla jego projektów, no daliśmy przeciwnikowi pretekst. Pewien prezent, to tak powiem. Ostatnio komisarz Didier Reinders, komisarz do spraw sprawiedliwości, napisał, że ten nowy projekt ustawy jest obiecującym krokiem naprzód w celu osiągnięcia zgodności z tymi zobowiązaniami w ramach polskiego KPO. Co to znaczy w języku dyplomacji? To znaczy, że panu komisarzowi podoba się generalnie kierunek, w którym pracuje rząd, natomiast to cudzoziemcy i obcy przedstawiciele obcych organizacji spoza Polski, no nie jest dobrze, jeżeli oceniają projekty polskich ustaw. Przypomnę, że gdy... To jest obca organizacja, skoro no, jesteśmy nie, no, w jesteś, Unii? Ale no nie jest częścią naszego, no nie jest Polakiem, no nie jest naszym współobywatelem i to Polacy, Polki, Polacy decydują o obsadzie swoich władz, a te władze, ten ich parlament decyduje o przyjęciu ustaw. Przypomnę taką sytuację w grudniu ubiegłego roku, gdy padło weto w sprawie ustawy tak zwanej o TVN, jak to wtedy ją na ogół nazywano, również liczni przedstawiciele zagranicy próbowali wpływać na prezydenta. Otóż pan prezydent Duda nie chciał rozmawiać z nikim z zagranicy, podejmując decyzję o losie ustawy, ponieważ po prostu to nie jest, rolą prezydenta jest działanie w oparciu o interes państwa, a nie w oparciu o opinię spoza Polski. Ale zgłosił weto ostatecznie. No tak, ale z nikim z zagranicy się w tej sprawie nie kontaktował. Z nikim Amerykanie nie dzwonili? Nie było żadnej rozmowy z żadnym cudzoziemcem przed podjęciem decyzji. Żaden Amerykanin nie zadzwonił, panie prezydencie, proszę chronić nasze interesy. A jeżeli próbował zadzwonić, to został, nie został ten telefon połączony, albo nie został to w żaden sposób przyjęty. A propos połączeń, Izabela Nau, strajk kobiet. Kto i jaką poniósł odpowiedzialność za ponowne dopuszczenie czy wkręcenie prezydenta przez ruskich komików? No zostało przeprowadzone w tej sprawie, rzeczywiście dawna sprawa, której mało kto pamięta, natomiast zostało w tej sprawie przeprowadzone postępowanie. No wyszło, że miały miejsce pewne błędy ludzkie, konkretnie ludzkie błędy. No i ktoś poniósł odpowiedzialność? Tak. Ale jaka to jest odpowiedzialność? Nie chciałbym w ogóle w żaden sposób wchodzić w sprawy pracownicze. Ale dlaczego? Bo to jest rozdrapywanie spraw, za które już osoby zostały ukarane, które są osobami no, nieznanymi opinii publicznej. Nie ma powodu, aby mówić czyli o tym, jacyś ludzki mniejszej błąd, rangi urzędnicy tak, prezydenta zawalili? Panie redaktorze, i co dostali? Naganę, upomnienie? Nie będę wylecieli mówił, z pracy? Nie będę o tym mówił. Za, ale to ważna sprawa stoi, jest. Za tym stoi ludzki błąd. No tak, ale panie redaktorze, czasami są błędy na przykład w mediach się pojawiają, prawda? Ktoś puszcza zły tytuł, prawda? I potem pytamy na przykład, kto w gazecie konkretnie odpowiadał, który korektor odpowiadał. Zostawmy to. Ale zawsze temat. Odpowiada za sprawa to redaktor naczelny. Sprawa jest zakończona. No i w efekcie politycznie, no niestety. No, Czyli żaden prankster nie dodzwoni się już do prezydenta? Mam nadzieję, że żaden prezydent się nie dodzwoni do żadnego urzędnika państwowego. Nie premier pyta, czy jeśli opozycja wygra wybory, a premierem zostanie Donald Tusk, to prezydent Duda będzie go zapraszał na Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Dalszy ciąg pytania. A jeśli tak, to jak poradzi sobie ze swoją ekstremalną nieufnością do Donalda Tuska? A jeśli sobie poradzi, to czemu nie chce poradzić sobie z tą nieufnością w chwili obecnej? Pytanie podwójnie złożone. Pozdrawiam oczywiście to słuchacza. Ale bardzo ciekawe pytanie. Ale ciekawe pytanie, bo jest taka liczba jeśli. Po pierwsze, czekajmy. Dlaczego prezydent nie ufa Donaldowi Tuskowi? Cisza. No. Panie redaktorze, na zaufanie też czasami sobie trzeba. A to co ma zrobić Donald Tusk? Przyjść w worku pokutnym do prezydenta?
a może czasem powstrzymać się od niektórych komentarzy i przyczyniać się bardziej do kompromisów w sprawach istotnych dla państwa. No, bardzo dobrze, ale wyobraźmy sobie sytuację, że Donald Tusk wygrywa wybory. I co? I prezydent nie zaprosi lidera partii, która zwyciężyła? Nie desygnuje go na premiera? Po pierwsze, no właśnie, jesteśmy jeśli. Niech pan premier, były premier Donald Tusk, jak wygra wybory, to będziemy mieli sytuację rzeczywiście taką, że będzie ponosił odpowiedzialność za państwo. Jestem przekonany, że wtedy również zmieni się retoryka z takiej twitterowej, agresywnej na retorykę odpowiedzialnego polityka, męża stanu, czego oczywiście czyli życzę rozumiem, każdemu. Że jeśli Donald Tusk złagodnieje, który zostanie naszym... to prezydent go zaprosi. Panie redaktorze, tak? Najpierw niech pan przewodniczący Donald Tusk wygra wybory. Wcale nie jest tak, że mu życzę, ale niech wygra wybory, żeby ten scenariusz, o którym pan mówi, miał miejsce. I pan prezydent jest osobą, która jest odpowiedzialna za państwo, która jest zwolennikiem tego, aby państwo funkcjonowało. Jestem przekonany, że wtedy będziemy mogli rozmawiać. Przemysław Hajduk, czy prezydent będzie miał swoich ludzi na listach PiS-u w jesiennych wyborach do parlamentu? Kolejne pytanie z tym związane. Czy jest pan gotowy do walki o mandat poselski, jeśli prezydent o to pana poprosi? I ostatni fragment pytania. Czy wyobraża pan sobie Andrzeja Dudę jako przyszłego prezesa PiS-u po roku 2025? Trzy pytania w jednym. Dobrze. Bardzo, proszę bardzo. Tak, co do pierwszego pytania, to muszę się przyznać do swojej... No... Nie jestem wielkim zdawcą polityki partyjnej i krajowej, zajmuję się sprawami zagranicznymi, jestem dyplomatą, nie politykiem. I to jest też odpowiedź na drugie pytanie, które pan zadał. Nie będę za żadne stanowisko się ubiegał. Nie jestem politykiem, jestem dyplomatą, dwukrotnym ambasadorem Polski. Moja przyszłość, to jest też odpowiedź na to pytanie, tak lub nie. Ja swoją przyszłość wielokrotnie zdefiniowałem jako służenie Polsce w dyplomacji. W tym momencie służę panu prezydentowi, który mnie zaprosił, wezwał do tej służby, ale moim celem jest służenie państwu polskiemu. Czyli posłem nie będę, ale ambasadorem czemu nie? Ale oczywiście, że mogę być, że jeżeli będzie taka koncepcja, jeżeli pan prezydent mi taką rzecz powierzy, jeżeli pan prezydent mi powierzy inne stanowisko, albo to każe mi dalej sprawować to, albo zostać kimś, kto będzie gdzieś Polskę reprezentował. Ja jestem urzędnikiem w tym szerokim rozumieniu państwowym i rzecz jasna polecenia pana prezydenta wypełniam. Co z przyszłością samego prezydenta? Wyobraża pan sobie jako prezydenta, jako przyszłego prezesa PiS-u po 25 roku? Będzie bardzo młodym człowiekiem, 53 lata będzie miał dopiero. Nie wiem, czy takie są tak plany wczesna pana prezydenta. Emerytura? Przede wszystkim pan prezydent myśli kategoriami i to bardzo dobrze, że tak nimi myśli i to prosto też jako państwa zapewniam. Tu i teraz jestem przywódcą w obliczu wojny. Mam zadanie do wykonania. I nie myśli o przyszłej posadzie zagranicznej? A bardzo mało myśli o tym, o sobie samym, jako o swojej przyszłości. Myśli o Polsce, o tym, że kraj się znajduje w obliczu zagrożenia wojennego. Ma zadanie do wykonania tu i teraz, doprowadzić przede wszystkim do konsensusu w sprawach polityki zagranicznej, mówię o swojej działce, rozpocząć budowę, pomoc w budowie silnej armii, pomóc Polsce osiągnąć taką pozycję międzynarodową i w kwestii bezpieczeństwa, aby była krajem bezpiecznym, gdy będzie opuszczał urząd. Krótkie sprawy jeszcze na koniec. Czy prezydent był zaskoczony tym bezwzględnym nein rządu niemieckiego w sprawie reparacji? Myślę, że na pewno jak wielu z nas był tym zasmucony. Myślę, bo nie miałem z nim okazji na ten temat rozmawiać, ale... To dowód niemieckiej arogancji, jak mówią niektórzy? Niemcy zachowują się, przyjęły taką strategię, połknęli magnetofon, można powiedzieć. Znaczy, nauczyli się pewnej frazy, ta fraza została wyuczona na pamięć przez licznych urzędników, sprawa jest zamknięta. Będą to powtarzać bez wchodzenia w szczegóły, no bo szczegóły są dla nich bardzo mocno problematyczne. Mamy jakieś szanse uzyskać od nich jakieś pieniądze? Wróćmy jeszcze do tej sprawy zamkniętej. To trochę jest tak, jak porysowałem panu samochód, po czym przychodzę, mówię,
porysowałem panu samochód, biorę odpowiedzialność za to, ta sprawa jest zamknięta. Nie, to pan mi może powiedzieć, że ta sprawa jest zamknięta, bo raczej za porysowanie samochodu, ale to proszę też nie brać tego jako... ja tylko pokazuję pewien defekt moralny takiego mamy myślenia. Jakąś szansę na uzyskanie części odszkodowania za to życzenie? Tak, absolutnie musimy... A prezydent... Przede wszystkim być bardzo konsekwentni, bo w pewnym momencie ta niemiecka płyta się zetrze. Ale prezydent porusza tę sprawę, jak spotyka z przywódcami innymi? Ale przywódcami Niemiec, no zawsze ta sprawa wychodzi. Ale z przywódcami innymi, innych krajów. Ale... No bo chodzi o stworzenie pewnej koalicji międzynarodowej. Żeby to nie była tylko polsko-niemiecka sprawa. Nie, no jednak ta sprawa dotyczy Polski i Niemiec i żaden kraj nie został w ten sposób dotknięty jak Polska. A te, które zostały dotknięte mniej, jak na przykład Francja czy inne, dostawały potem od Niemiec bardzo liczne, już nie tylko zadośćuczynienia, ale również były w pewien sposób beneficjentami niemieckiego wzrostu, niemieckiej gospodarki, bo Polska była odcięta od wszelkiego rodzaju zadośćuczynienia ze strony jej partnera. Jedna sprawa na koniec, o czym informowaliśmy w serwisie w wiadomościach Radia Z. To, co dzieje się w Brazylii, to jest coś niebezpiecznego, ryzykownego. Demokracja ma swoje prawa. Wyobraża pan sobie, żeby zmieniono werdykt demokratyczny? Przede wszystkim każdy wynik wyborów demokratycznych musi być uszanowany. Prezydent Lula wygrał wybory. Prezydent Duda mu następnego dnia złożył gratulacje. My chcemy współpracować z Brazylią, niezależnie od tego, kto nią rządzi. I życzymy temu państwu jak największej stabilności i rzecz jasna ataki na wszelkie instytucje państwa naruszają podstawowe zasady demokracji. Bardzo się cieszę, że pokonany kandydat, były prezydent, chodzący prezydent Jair Bolsonaro potępił te akty. Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.